Hej, witam cię bardzo serdecznie, niedźwiedziu. Serdecznie, ja już czuję ten jad, który się tam sączy w międzyczasie. Gdzie jest moja flota w ogóle? Pływała przynajmniej w Bałtyku, ale gdzie jest teraz, nie wiem. Zgubiłem moją flotę. Polecam te po prawej taka tabelka i masz takie nawies. I ona ci troszeczkę... Nie głupie, nie? Ale co ona robi tutaj? Dlaczego ja płynę ją tutaj? Bez sensu. No dobra, niech płyną. Gotowy? No dawaj. Let's go. Niech się gra rozhula troszeczkę. Sam początek. Stary, Wirtemberg chce ze mną PiS. Jeżeli zaraz tego nie skończysz, to serio to skończy tę wojnę zaraz. No jak mam ich zmusić do poddania się? No. Przypłyń flotą, żeby zablokowali, oni, nie wiem. Płynie widzę, oni, że właśnie. Oni tam mają fortece. Jezus Maria, chłopie. Dwuprowincjonalne państewko i wielkie mocarstwo, które ma milionową prawie armię, nie jest w stanie tego zdobyć. Czy to nie jest Austria żenujące? Austria też nie zdobyła Wenecji. Dobrze. Wenecja zablokowała. Podpowiem tylko, że Austria już nie istnieje. Austria istnieje tylko teoretycznie. Z tym się zgodzę akurat. Już płynie moja flota, spokojnie. Handlowa, bo handlowa, ale flota. No, masz przynajmniej generała w końcu jakiegoś przyzwoitego w miarę. Otomani śmiał z kimś wojować jeszcze? Z Tunisem i dostają w dupkę. No, jakich kraj to głównie pustynia. To się no. Nie dziwię. Tunis to w ogóle chce być moim sojusznikiem, wyobrażasz to sobie? Tunis to chce być sojusznikiem wszystkich, bo on sobie nadchodzę. W sumie. O, już 0%, ładnie. Bożesz ty musi. Stoi flota. No już masz przynajmniej 27%. No może, ty, może spróbuj, nie wiem, szturmem to zrobić? Nie! Bo co, bo stracisz manpowera, którego masz no, tak mało? A. Dokładnie tak. Okej. Okay. Dobra, nie pisuj, co, dobra, szturmuję, dobra. Czuję, że wymrą. I oczywiście, jak oni się bronią, matko bosko. No to przyślij drugą armię. Jezus Maria. Nie wszyscy umierają tam, przez ciebie. To jest twoja wina. Kto ci kazał mnie słuchać? Nienawidzę cię tak bardzo w tym momencie. Robisz to wszystko celowo, żebym się bał tej agresji. W życiu. Zresztą Niedźwiedź, przepraszam bardzo. Jesteś suwerennym, dużym chłopcem, który powinien sam wiedzieć, jakie decyzje podejmować, więc nie rozumiem, dlaczego tak się spuszczasz. Kogo idziemy teraz bić? Nikogo. Czemu? Bo jest 1778 i ja zrywam z tobą wszelkie kontakty w ogóle. Od kiedy? Ja z tobą nie rozmawiam, bo ty rozczarowałeś mnie. Kiedy ty chcesz ze mną zerwać kontakty dyplomatyczne? Po tej wojnie zrywam z tobą wszelkie kontakty dyplomatyczne, bo mnie rozczarowałeś. Już, bo mnie rozczarowałeś swoim zachowaniem imperialistycznym i ja nie toleruję takich imperialistów. No to powiem ci, że odważnie z twojej strony. Jestem odważnym człowiekiem. Nie boję się ciebie! Ani moich idei! Wiesz? Nie boję się! Nasz komentarz ostatnio bardzo się ubogacił, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. No takie No jak ma się takie duże kraje, to można tylko robić No, tylko patrzeć, no. Wiesz, brawo, zaraz ci się uda zdobyć to może w końcu. Katarzyna Wielka tak czuł, że to druga tak siedziała. Jezus Maria, 70% Niedźwiedź, Boże jaka to żenada. Patrzeć nie mogę. Ma generała, generałów trzygwiazdkowych, to dwóch. Trochę pracowałem nad tym, żeby ich mieć. Pracowałem, wziąłem Szwecję, o, zapracowałem. No nie. I cannot manage attitude to our allies. W sumie. Już zdobyłeś to. Wenecję. Zdobyłeś. Ptysiu. No idę. Już wysyłam ich tam. Bustowałem te, trusty z nami. Mam u ciebie 91 trusta. Nie możesz mnie zaatakować. Tak? Faktycznie mamy ze sobą. Widzisz, to... Widzisz i teraz... Ja cię traktuję jak sojusznika. Ja ufasz mi. Ty mi ufasz, ja ci ufam, a... No to bardzo dobrze. To jest w ogóle dla mnie niepojęte. Jak można takim być człowiekiem? Grubym. Możesz mi to wytłumaczyć? Nie, w życiu. To też sądziłem. Ej, śmierci z radą. No, mówi to facet, który powiedział, że zrywa ze mną stosunki. To nie znaczy, że ci wypowiem wojnę. Po prostu mam za dużo dyplomatycznych relacji. Ile masz? Dwie?
No. No właśnie. Trzy, bo od Etiopii mam jeszcze prawo przemarszu. Tak? Tak, w razie czego. Faktycznie. Powiem ci, że Grecja wzięła sojusz z Otomanami. Ciekawe. Co nie? Daje mi możliwość ich zaatakowania się wcześniejszego. Jezus Maria, ile ty możesz jedną śmierdzącą prowincję oblegać? Mogę, mi się nie śpieszy, może to gram na dwójce. O Jezus Maria, racja. No. Zwróćcie uwagę. No właśnie, i potem jest takie. Ile możesz? No mogę, jak na dwójce gram, to mogę. Pozwalam sobie. Weź to kończmy. No. Nie ode mnie zależy. Od kogo? Kolega Ignacy. 1500 filmów. Za tablet przeglądasz? Hitman, Poznaj świat zabójcy. Claire, coś się stało dziwnego. Nieważne. Wiesz, jak się nazywa mój template? Jak? Leo wygrał z niedźwiedziem. widzę już. Pod piracką banderą. 77 komentarzy. Przeczytajmy, co się takiego, dzieje. Proszę. Słowa niepotrzebnie tak impulsywnie wyszedłeś z tej wojny. Mogę sobie za coś zabrać, żeby jedną prowincję. Mogę. Ciekawe. Ciekawe komentarze, naprawdę. Cóż to za idea kolejna? 12 lat, no dobra, niech będzie. Niech będzie mu na imię Wojtek. O, zgadzam się. Dalej. To. O, tak się bawimy. Ja tylko musiałem to zrobić. Okej. Tak, to spoko. Ja tylko bronię swoich granic. I może, wiesz jak jest, nie? Jeszcze insulta mi walną. O, ty śmieciu. Skończy się tylko trusto, dostajesz jeszcze embargo na ryję. Jak możesz takie decyzje podejmować? Oczywiście, że mogę. Walczmy jak żołnierz, jak równy z równym, a nie... Tu masz. O ty śmieciu. Tak się chcesz zabrać? Spoko. To jeszcze jedno. A ci dam. Jeszcze mi pieniądze rozkrada frajer. Wszystkie kradnie, bo korzysta, że floty mojej nie ma. Co ale nas by zmieniło? Ja mam pieniądze. Spokojnie. Już mnie zaciekawiłeś. Widzę, że schowałeś 6 tysięcy. Wszystko na co cię stać, czy jeszcze masz coś do powiedzenia? Mam. Jeszcze kilka kwestii do poruszenia z tobą. Dobrze. Widzę, że trzymasz tego wojska, trzymasz. Nic. Dobra. Co tam? Nic. Wojska robisz, widzę. Trzaskasz, woja. Dobrze, trzaskaj. Trzaskaj, Jarwie. Pali się pod dupką, co? Trzaskaj, Jarwie. A może, żeby było sprawiedliwie, to zerwiemy sojusza z Portugalią? Albo po prostu go nie wzywajmy, co ty na to? Aha, bo ona wyjdzie w tyle automatycznie. Spoko. Ja gram uczciwie. Zrywasz? Już odrywam, tylko do forty patrzyłem, czy jakieś... To tak szybko chcesz serię skończyć, a to niedobrze, ja na IEM jadę. Musimy nagrać więcej odcinków. Ja nic nie kończę, po prostu ja pokazuję moją potęgę i mówię, gdzie jest twoje miejsce. A to miejsce na pewno nie jest w Rosji. Okej. Okay. Powiem tak, możemy tę wojnę skończyć dosyć szybko. Jedyne, czego żądam, to Sankt Petersburga, Ingermanlanda i Narwy. Potrzebuję mieć połączenie bałtyckie.
No więc niedźwiedź, proszę o ustosunkowanie się do owych żądań. Czekaj. Ja ci coś powiem. O. Już chwileczkę, bo tutaj, o Jezu, co to za event? Claire i 10 influenza. Nie teraz. Gdzie to jest? Jaki ty stabilny jesteś. Oczywiście. Zobaczymy później. Czemu się tak zbroisz mocno na granicy? Powiem ci tak. No. Uwaga. A, słucham. Idzie. Wypierdalać. A. Powiedziałem. Okej. Okay. Słyszałeś. Tak, słyszałem. To była moja odpowiedź. No dobra. Niechaj tak będzie. Nie zabronię ci takiej odpowiedzi. Też Klerowi jakieś nowe prowincje widzę, bo się plumkają, że o, nie mamy prowincji. No to nie wiem, kupcie sobie. To zgrupowanie nie powinno tworzyć problemu. Zdecydowanie nie powinno tworzyć problemu. Oj, oczywiście, że nie będzie tworzyć żadnego problemu. Dobra, tutaj trzeba spojrzeć. Tutaj też będzie pięknie. I tutaj też będzie pięknie. Dobra, okej. Okay. No, buntownicy w Wenecji ci wybuchli. Halo, jesteś tam? Mm-hmm. Jestem. Bo się przestraszyłem, że już, nie wiem, rage-quitowałeś czy coś? Rage-quitowa? Co to miało znaczyć? Nic. Tak tylko rzucam. Okej. Okay. Tak i tak. Co tak się ściszyłeś nagle? Niedźwiedź. Liczę, obliczam. Matematyka proponuje start i napisać calc. No spoko, no widzę, że podchodzisz pod force limit, okej. Okay. Jest to jakiś pomysł. Ej, z ciekawostek, wiesz, że Hiszpania w tym momencie nie ma manpowera? Wykrwawili się w jakiejś gównianej wojnie z Portugalią? Intrygujące. Idź na nich. Chętnie to zrobię. Idź. Z bardzo prostej przyczyny. Power projection, mój drogi. Idź. Czy power projection jest sens? Względny, tak. Oho. Ty wiesz, że... Ciekawostka. Hiszpanie są tak słabi, że zaraz oddadzą mi jedną swoją prowincję Fretin Warem. Hiszpania, trzeci kraj świata. Trochę smutne. Do kiedy mamy trus? Ja 84, 4 lata. Okej. Okay. Widzę, że armię gromadzisz. Tylko trochę w złym miejscu, ale dobrze. Co ci będę... Może być tu. Coś zacichnął z komentarz. Musimy o czymś rozmawiać, niedźwiedź. Ja rozmawiam, znaczy sam ze sobą w myślach o tym, tak? jak do tego mogło dojść, że taki gałgan jak ty grozi mi. Mi! Komu jak komu, ale mi! A to akurat nic wyjątkowego, przyjaciele. A teraz pokażę ci, patrzysz na Mitał? Widzisz Mitał? Tak. Widzisz końcu Mitał? On poprowadzi mnie do zwycięstwa. Kurwo. 6-3. Co to jest z tym wyjątkowego? 2-3 gwiazdki! No i co z tego? Ja odpowiedziałem generała 5-6. Nie wiem, czy ty chcesz jeszcze, do czego ty dążysz. Ile go rolowałeś, żeby na niego trafić? Pierwszy. Okej. Okay. Dobra. Wszyscy czekają. Nie powinienem gwizdać. Przepraszam. Ja właśnie dopiero się ostatnio zorientowałem, w czym tkwi problem z gwizdaniem, wiesz, o co chodzi? No, to straszliwie zbierają mikrofony pojemnościowe, wiesz? No mówię. No, ja nie wiedziałem, latami nie wiedziałem o tym, wiesz? To mój błąd w ogóle, zupełnie się źle z tym czuję. Jeszcze jedno miejsce. Że tak powiem, świat się zatrzymał. I czeka. No tak zrobiłeś. Okay. Świat się zatrzymał.
Okej, jak tak chcesz robić. Ja wiem, że nie mam szans w walce z twoją piechotą, to jest... No, widziałeś było... quality, frajerze, nie gadaj głupet. Widziałem, co brałeś. To nie było w ciebie wymierzone. W ogóle. W ogóle. Nie chciałem skontestować policji. Nie przejmuj się taką 20% jeszcze więcej niż ty. A, i swoją drogą, generalnie tak widzę cały twój kraj, gdzie ruszasz wojskiem. Ja wiem, no. Bo masz espionaż. No. Ale ja cię nie próbuję cię jakoś zaskakiwać, po prostu przygotowuję jakąś obronę, tak żeby mniej więcej można było obronę. Szybko zareagować. To co? Próbujemy się jednak wojować, czy jeszcze coś w tym czasie robimy? Czy nie, ja bym jeszcze porobił coś. No, ja też bym jeszcze coś porobił, bo to nam zleci za szybko zaraz odcinki na tym. No, racja. Cambrai, jak się to miasto nazywa? To jest bunt w Aleppo, pozwól, że wycofam jedną armię. Spoko. Ale do Aleppo, to tam na drugim końcu mojego kraju. Teraz wracam. ZW. Idziemy na Hiszpanię jeszcze? Idź sam, ja tutaj teraz mam problemy z Teraz ty się wtedy we mnie wbijesz, kłamczuszku. Mamy sojusz. Znaczy, Boże, no mamy trusa. No, ile? No i mówię, idź sam, bo i tak nie ma, jesteśmy w sojuszu, więc mnie nie zawołasz, a ja teraz mam inne zmartwienia niż jakaś tam Hiszpania. Spoko. Wiesz jak jest, nie? Spoko. Wiesz jak jest! Co jest, kurwa, raz, dwa, trzy. To tam się w Bengalu dzieje? Dziwne rzeczy. Mógłbyś przestać supportować mi rebelię? Nie supportuję ci rebelii. Mam nadzieję. Robię przyjemniejsze rzeczy. Swedish Europe, Boże, widzisz to? Gdzie? No masz swój napis, Swedish Europe. No faktycznie, no to... Twoja Szwecja jest w Wielkiej Brytanii. Czy tam przeniosłeś stolicę? Czy tam przeniosłeś... Ty śmieciu, ty do English Channelu przeniosłeś tam... Stąd ty masz ten cały hajs, tak hajs to szło od dawna, nie musiałem przenosić stolicy. Ty... Nie, to chodzi o coś innego, misiu kolorowy. No jak to nie wiesz? Jeżeli kiedykolwiek będziesz toczył ze mną wojnę, jeżeli kiedykolwiek będziesz chciał ją wygrać, to musisz zbudować flotę. Czy no ja... Nie zamierzam jej wygrywać, bo ja wiem, że ja od razu mówiłem moim widzom, zresztą w komentarzach pod odcinkami, że wojna z tobą nie jest do wygrania, bo ty masz za dużą flotę, a się nie dostanę na wyspy, nie ma możliwości. To jest tylko taka wojna z cyklu, no czyja armia jest silniejsza i tyle, bo nic więcej nie osiągniemy. Bo ty nie obniesz, nie dasz rady oblegać całego kraju, nie przejdź, no nie da rady. Po prostu ja będę z małą armią tak długo, że ty się wykrwawisz, ja się wykrwawię, ale ja się nie dostanę na wyspy. No ja wiem, ty masz dosłownie kilka fortów. Kilka. W porównaniu z moją linią fortów, to masz bardzo ich niewiele. Ja nie chcę do ciebie iść. Spoko, to ja przyjdę. Coś zaczęło nam dużo mocniej lagować Europkę. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to? Bo już się tych jednostek zrobiło bardzo dużo. No, strasznie dużo modeli się pojawiło, to prawda, masz rację. O Boże, co to za event? Nie chcę tego eventu. Nie popieram takich eventów. Dobra, żyjemy. O, zmasakrujcie tych buntowników, to frajerzy tacy żyją. Po co takie coś żyje w ogóle? Żyje, żeby żyć. No, możliwe, tak też jest, tak może być. Okej, zmasakrowani. Idziesz na tą Hiszpanię? Tę Hiszpanię? Nie, to trochę się... No, Boże, co ci będę mówił wprost. Nie specjalnie chcę iść, bo wiem, że mi wtedy wbijesz w plecy. Kosę. Ja? A Power Projection zbiera na tobie. Ja? Aha. Tobie! W plecy! Dokładnie. Dlaczego ty uważasz mnie za takiego kogoś, kto zrobiłby coś takiego? Coś tak strasznego? Ja wiem, strasznego. Moim zdaniem normalnego. Przynajmniej inaczej. Gdybyś tego nie zrobił, to byś byłby strasznie głupi. No ale ja po prostu uważam, że są pewne zasady w życiu, którymi trzeba się kierować. Wiesz, honor. Chociażby. Bez tego, kim jesteśmy? Zwierzętami. Wiesz, ze zwierzętami. Jebać tę kolonizację. Armia z kolonii, wracajcie tutaj. Każdy żołnierz się przyda. Ale cię boli dufeczka. Ale jak mi się miło tego słucha. Jak zaczynasz starać się przed taką małą Szwecją. Taki gracz dobry. Taka mała Szwecja. Tak. Najlepszy tymi, gracz na tymi świecie. Ideami. Najlepszy gracz na świecie. Śmierdzi mi jakimś twoim szatańskim planem, że ja tam tylko wejdę i tam jakieś miny będą, czołgi w ogóle, zaczną mnie strzelać, jakieś, co się dzieje? Landmines! Lotnictwo Luftwaffe!
Będzie tylko ten. Przygotowane są te flaki 88 na granicach na ciebie. Jak będzie jak Rommel, że będziesz, wiesz, jechał za moją armią, ona się będzie wycofowała i to będą flaki 88 stacjonować. Powiem ci, że najdłuższą akcję dyplomatyczną, jaką robię przeciwko tobie, trwa już 2,5 tysiąca dni. Tak? Co za akcja? Nie wiem, wybierz z trzech. So discontent, sabotage reputation albo infiltrate administration. Jak myślisz? No, pewnie so discontent. Dokładnie. Boże, jaka mi się ładna muzyka włączyła na ten, na czas przygotowywania bitwy. Zimna wojna. O! Aż zaczynają mi się negatywne eventy przeciwko tobie. Kolejny bunt. Bunty, powiadasz. Ciekawe, co je wywołuje. Nie wiem, może ty? Nie, za drogo jest cię wywoływać bunty, wiesz? Nawet pomimo tego, że mam to obniżone koszty, to wywoływanie buntu u ciebie daje jakieś plus 4, może plus 8 do buntów, 3 do 6 prowincji, a kosztuje 60 dukatów miesięcznie, co jest kompletnie nieopłacalne. Dlatego tego nie robię. To będzie trzeba jeszcze zrobić. Co tam planujesz, panie niedźwiedziu? Ja nic, kompletnie. W swoim życiu kompletnie, jeszcze? Ale kompletnie nic. Kompletnie nic? Kompletnie. To zgrupowanie to będzie masakra tutaj. Nie wiem, czy jesz... Dobra, nie będę ci mówił. No mów, powiedz. Tak się bawimy, no. Dobra. Bawimy się? O. No to gdybym był tobą, to bym spierdalał z Niemiec tą armię. Czemu? No nie wiem, na granicy jest trzygwiazdkowy generał, a tam masz kupę, a nie wojsko. Ale jak uważasz? Przekonamy się. To się przekonamy. A ty masz schowane w górach? No nie, nie masz schowane, bo wiem, gdzie masz wojsko całe. Jedyny front, na który możesz dać radę, to front północny, ale tam bardzo chcę, żebyś przyszedł. Zobaczymy. Jeszcze wam pokażę, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. Dlaczego tak sobie folguję z niedźwiadkiem. To wszystko oznacza to. To jest jedyny problem, ale to jest minimalny praktycznie problem. No i tu jest to. W ten sposób. Może jakiś sąsiad mi zaczął napierdalać na górze. Mam czasami tak zjebanych sąsiadów na ryj. Masz w ogóle sąsiadów u siebie? Mam sąsiadów. No, straszliwy mam problem z sąsiadami niekiedy. Raz była sytuacja, to w ogóle trochę się nawet przestraszyłem. Mam military access u siebie cały czas? Nie. Mamy, bo przez chwilę przez twoje ziemię przechodziłem. No właśnie, oczywiście. Dokładnie. Akcja, słuchaj, taka. Siedzieliśmy z Miko i słuchaj, słyszę wycie psa, nie? Przez cały dzień praktycznie. Mm-hmm. Co, wiesz, przez cały dzień, tak po południu zaczęło to wycie psa. No to wiesz, raz, drugi, trzeci się pojawiło, no, wiesz, mówię, no dobra, coś tam się zdarza, nie? Ale stary, zbliża się godzina 21, 22 i tak dalej. Mówię, no, kurde, wiesz, trochę Lipton, nie? Ten pies już wyje którąś godzinę. Wiesz, nie wiedziałem co, poszedłem, wiesz, piętro wyżej, pochodziłem trochę, pokręciłem się. Jak dopiero podszedłem pod drzwi, ten pies zaczął tak przeraźliwie wyć, już mówię, kurde, no będzie tylko po 22, to zadzwonię na policję, nie? Że wiesz, cholera wie, różne rzeczy się zdarzyły, wiesz, tam ktoś zmarł czy coś takiego. Wiesz, u mnie tutaj też trochę starszych osób żyje, no wiesz, nie wiadomo co nigdy, nie? No całe szczęście dopiero tam przed 23 przyszli ci ludzie, akurat chyba jakoś nie miałem dzwonić wtedy, nie? No się zastanawiam, co się musiało stać temu psiakowi, chyba że to jest taki po prostu typ psa, nie? Co po prostu, wiesz, siedzi i wyje po prostu za ludźmi, nie? Nie no, rozumiem, dobra. Może jeszcze ja ci mówię po kumpelsku, bierze, wysyła te swoje żenujące staki do mnie. Dobrze, wysyłaj. Imperializm casus belli against Australia. Australia się wyzwoliła, wyobrażasz sobie? Jak to? No, ty patrz, jest przyjacielska kawalna do mnie. Nie, ja mam dużo tam wastelandu mają i tyle. Co wiem, ale jest duża. No, to prawda. To też będzie śmieszne. To będzie śmieszne. To jest jedyna jego szansa. Tutaj. No tutaj jest, no... Gdzieś tyle bym dał radę bez tego. No dobra. Zatem kontynuujmy to, co robimy cały czas. Nie ma się co pieprzyć akurat w tym aspekcie. No, już jak się przygotowujesz do wojny, to chociaż utrzymuj komentarz jakiś, zapraszam. No, ale widzisz, ja komentuję pokazując. A, komentujesz pokazując.
Nie chcę z tobą walczyć. Wiem. Dlaczego ty chcesz walczyć ze mną? Dostałeś embargo na razie. Czemu włączyłeś na wszystkie wojska Force March? Ja nic nie wiem. No, ja to widzę, kłamczuszku. Ja nic nie wiem. O! Ale ci income spadł. Tak się chcesz bawić, dobra, okej. Ja nie mogę nic zrobić. Mam mi wyskakują powiadomienia, że wchodzą w koalicję przeciwko mnie. Nie mogę manewrować. W ogóle. Dobrze ci tak. Dobra, słuchaj. Ja w ogóle nie mogę zaznaczyć nad armii. Zróbmy tak, na spokojnie. Wyczyść ja sobie wszystko. Ja teraz armię sobie zaznaczyłem. A następny odcinek to jest Wielka Wojna Północna, moi drodzy. Więc cóż, zapraszamy was jutro o godzinie 20:30 na kanał zarówno Niedźwiedzia, jak i mój. Ja mam inaczej, wyjście wy. Ze mną był Niedźwiedź. Na razie. O Jezu, ale to będzie zajebiste, co? Zobaczymy, znaczy, to wygrasz na 100%, ja nawet nie mogę armii zaznaczyć, wiesz, bo ja mam troszeczkę... O, jak no spokojnie, poprzeklikuj sobie to wszystko. Czy chcesz zrestartować grę, wczytać i na nowo? Nie, ma sensu, nie ma sensu. Koalicja dla ciebie... O kurwa, faktycznie! To zaś ci ktoś wojnę wypowie, wiesz o tym? Możliwe. Wiesz czemu? Bo ty wypowiedziałeś wojnę mi, nie ja tobie. No tak. No, to dlatego. Widzimy się jutro, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.